Siemanko, z tej strony Springman. Witam Was serdecznie. Dzisiaj poradnik już troszkę bardziej zaawansowany. W ostatnim nauczyliśmy się, jak odpalić Cessna 172 Skyhawk, jak nią wystartować, jak ustabilizować lot. A dziś nauczymy się obsługi autopilota, który jest w niej pobudowany. Jesteśmy wytrymowani na 1500 metrów, odlatujemy z Poznania w kierunku w tej chwili zachodnim i ustabilizujemy sobie lot na przykład na 2000 stóp za pomocą autopilota. Co musimy zrobić? Autopilot to ten panel tutaj i nim ustawiacie właśnie te wartości. Tym pokrętłem ustawiamy sobie na setkach, tym większym na tysiącach. My ustawimy sobie 2000 stóp w tej chwili i włączymy autopilota ze wznoszeniem około 300 stóp na minutę. Autopilot w tej chwili zaczyna sobie już działać. 300 stóp na minutę i wznosimy się do 2000. Jak osiągniemy 2000 stop, to w tym momencie autopilot wyrówna nam lot. Za chwilę zresztą zobaczycie. Piękne widoki dla wszystkich, którzy się zastanawiają, czy warto kupić Flight Simulator nowy od Microsoftu, to polecam serdecznie. Naprawdę wart każdego grosza. A przy okazji mały trik dla tych wszystkich, którzy mają mało FPS-ów albo mają problemy gdzieś tam z FPS-ami przy większych samolotach na przykład, bo wydaje mi się, że działa to na każdy samolot. Nie wiem dlaczego tak jest, ale jeżeli mapę sobie tutaj VFR, tam co macie, weźmiecie na okienko, to w tym momencie macie dwa razy więcej FPS-ów niż macie normalnie. Taki mały tutaj niespodziewajek. Jak macie drugi monitor, możecie sobie ją wyeksportować na drugi monitor i w tym momencie nie będzie wam tak wisieć jak u mnie. Ja mam tylko jeden monitor, więc tak to na tą chwilę jest. Jak będziecie nią w trybie okienkowym ruszać, tak będzie wam się tutaj symulator obraz, że tak powiem, zawieszał. No ale jeżeli lecicie bez niej, tylko sobie ją macie, żeby zwiększyć FPS, no to nic się nie będzie działo. Osiągnęliśmy 2000 stóp, samolot się sam wyrównał. Teraz kolejna sprawa. Jakbyście chcieli lecieć na konkretny heading, powiedzmy. Teraz lecimy na zachód, tak, chcemy polecieć na wschód. No to pierwsza rzecz. Po pierwsze ustawiamy sobie heading tam, gdzie chcemy. Pokrętełkiem. W moim przypadku będzie to east, czyli wschód. I teraz przełączacie na autopilocie przyciskiem heading. I samolot zaczyna sam skręcać, jednocześnie utrzymując wysokość, którą mu zadaliście. Fajna zabawa. Samolot sobie skręca. My możemy podziwiać w międzyczasie widoki. I gdy dojdzie do zadanego mu headingu, wtedy po prostu ustabilizuje samolot na ten kierunek. I wracamy w stronę Poznania w tej chwili. Dobra. Kolejna rzecz, jaka jest w tym samolocie, w autopilocie, to możecie jeszcze ustawić autopilota na tryb nawigacyjny, czyli albo trasa wyznaczona po GPS-ie, albo po radiolatarniach nawigacyjnych wam się będzie kierował. I ma też tryb approach. Czyli jak ustabilizujecie się na podejściu do pasa,
To włączacie sobie tryb approach i samolot sam powinien sobie ładnie lądować. Schodzić ścieżką idealnie i wylądować sobie na pasie. To postaram się wam za chwilę pokazać. Radiolatarnia ALS w Poznaniu i częstotliwość to 10.30, taką też sobie ustawimy na naszym radiu. Bor 1. Przełączacie się między radiami tutaj klikając na posza. Mniejszą gajgą, tam wajchą, pokrętłem mniejszym ustawiacie dziesiątki, a tą większą ustawiacie setki. W naszym przypadku ma być 10.30. Przekręcamy na 10.30. Tym przełączacie na aktywną częstotliwość. Jak widzicie, nasz tutaj wskaźnik obudził się. No i bardzo dobrze. Przed nami już widzimy lotnisko w Poznaniu. Zrobimy sobie podejście tak zwaną kroplą łzy, czyli przelecimy nad środkiem lotniska, nad pasem, po czym zrobimy właśnie taką kropelkę, obracając się z powrotem, wychodząc na podejście do pasa 2.8. Teraz kolejna rzecz, jaką musicie pamiętać, jeżeli chcecie używać radiolatarni, żebyście mieli tutaj przełączone na NAV, a nie na GPS. Używając trasy z GPS-a, przełączacie na GPS tym oto przyciskiem, nie? Bo to też ważna sprawa, inaczej wam to nie zadziała. Obniżając wysokość na autopilocie, wystarczy ustawić sobie daną wysokość, jaką tam byście chcieli. Sobie zrobimy powiedzmy 1300 stóp. W tym momencie autopilot zarejestrował, że chcecie obniżyć wysokość, ale żeby to zrobić, to musicie tymi dwoma przełącznikami up and down wziąć i mu zmniejszyć obniżanie, tak? Tej poziome. I robicie to po prostu klikając na altitude. Zrobimy 400 stóp zniżania. Zmniejszymy przy okazji trochę mocy. Skorygujemy sobie nasz kurs odrobinę. Samolot sobie zniża 1300 stóp zadaną tam prędkością wertykalną, czyli 400 stóp. Te podejście do pasa 1.0 w Poznaniu od strony Przeźmierowa. Zna rejony, to pewnie rozpoznaje. Tutaj magazyny i hangary, firmy, ulice. Damy mu trochę mocy, że samolot już zaczyna sam dziób do góry podnosić. Prędkość mamy około 90 węzłów. Lotnisko w Poznaniu, już pod nami prawie. My sobie podejdziemy do pasa 2.8. Włączymy w międzyczasie jeszcze tutaj NAV 1, odbiornik. I czekamy, aż sobie przechwycimy wiązkę ALS.
teraz tak. O, już widzę, wiązka zaczyna się zbliżać do osi, to znaczy, że przelatujemy na osi pasa. Jak widzicie, pionowa kreska oznacza osiowość względem pasa, pozioma kreska oznacza glide slope, czyli tutaj ścieżkę wysokościową. One teraz się wyrównają, ponieważ jesteśmy centralnie nad lotniskiem. Nie mamy jak przechwytywać tej ścieżki podejścia. Za chwilę znowu się uruchomi. Będziemy gotowi do podejścia na pas 2.8. Tor Poznań. Jak wiecie, obok lotniska na wysokości progu pasa 1.0. Ładnie odzerowany i smaczek. Nasz tutaj wskaźnik się obudził. Jak widzicie, znowu przechwytuje ścieżkę podejścia. My przelatujemy w tej chwili mniej więcej nad pasem, nad środkiem pasa, więc musimy jeszcze troszeczkę odlecieć od lotniska. Tak jak mówiłem, zrobimy sobie taką łezkę, żeby z powrotem gdzieś tam się na pas 2.8 ustawić. W związku z czym rozpoczynam już sobie teraz robić tą łezkę, odbiję troszeczkę w lewo. Odlecimy na kilka mil i wrócimy z powrotem. Widzieliście, kreska glide slope'u właśnie się także uruchomiła, to znaczy, że jesteśmy w wiązce ILS pasa 2.8, która wskazuje nam w tej chwili na przykład, że jesteśmy dużo powyżej ścieżki schodzenia i bardzo na lewo od niej. Staramy się trzymać przy podejściu obydwie krechy mniej więcej w tym kółeczku na środku. Wiadomo, że gdzieś tam będzie to się przesuwało. Delikatne ruchy korygujemy, nie robimy żadnych gwałtownych ruchów, żeby samolot nie szalał. A w międzyczasie jeszcze wam powiem trochę o tych wskaźnikach. Ta strzałka na przykład też oznacza, czy lecicie do, czy odlatujecie od danej pomocy radionawigacyjnej, ale żeby ona działała poprawnie, to musielibyście ustawić teraz kierunek, w którym lecicie, czyli w naszym przypadku będzie to 07, powiedzmy. Nie, przepraszam, tu w tym przypadku określamy kierunek, jaki jest pasa. Sobie ustawimy. Będzie 2, 8, 3, no to powiedzmy, że raz, 2, 3, to będzie tak. Glide slope już tutaj mijamy, więc możemy rozpocząć naszą łezkę w prawo. Na razie robię to autopilotem, bo chcę wam pokazać podejście na approach na autopilocie. Teraz powinno nam się już tutaj lotnisko pojawić w polu widzenia. O. Będziemy mogli sobie, ustawiamy wysokość na 300 stóp i zrobimy 400 stóp zniżania. My możemy 500 nawet zrobić. Będziemy sobie jednocześnie zniżać, czekając na przechwycenie delocalizera. Cały czas będąc już na glide slope'ie. O, niepotrzebnie. Zmniejszymy opadanie, bo trochę za bardzo, za szybko opadamy. W tej chwili już możemy sobie zacząć skręcać tutaj heading pasa 2.8. I włączyć tryb approach.
ale już samolot się sam będzie stabilizował. Jak widzicie, samolot wykonuje automatyczne podejście. Nic praktycznie nie musimy robić poza zdjęciem mocy silnika, wrzuceniem klap. Wrzucimy sobie 2 stopnie klap. Zwalniamy samolocik do prędkości pożądanej, czyli tam około 70 węzłów. Jednocześnie mikstura, czyli mieszanka paliwa na maksa. W razie co będziemy gotowi do go aroundu, jakby coś się wydarzyło. W tej chwili ja nic nie koryguję, samolot koryguje się sam. On sobie leci po autopilocie. Jak ktoś nie jest dobry w lądowaniu, może w ten sposób to wykonywać. Teraz zobaczymy, jak sobie autopilot z tym radzi. Damy trochę mocy, bo nam bardzo prędkość spada. Autopilot skoryguje oczywiście. Możemy mu się trochę ustabilizować. Trochę go rozszalałem. Ale jak widać, świetnie sobie daje radę. Możemy wyłączyć go i lądujemy, zdejmujemy przepustnicę na zero. Rozpoczynamy flarowanie. Nogi na orczyki. I centrujemy samolot na pasie. Klapy cofamy do góry. I możemy spokojnie szukać drogi kołowania, żeby zjechać z pasa i go zwolnić. To by było na tyle w tym poradniku. Wypatrujcie kolejnych, będą na pewno bardziej jeszcze zaawansowane kolejne jakby funkcje samolotu, które są dostępne. A teraz zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, jeżeli Wam się podobało i Wam to pomogło. Jak chcecie, możecie udostępnić też filmik wśród swoich znajomych. Fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali kanał, jeżeli macie ochotę i chcecie zobaczyć więcej takich poradników. Kliknijcie sobie też dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia o ewentualnych moich livestreamach, czy o kolejnych filmikach, które wrzucę z Microsoft Flight Simulator. I dzięki Wam bardzo, że byliście. Do zobaczenia następnym razem.